Witajcie, witajcie, to znowu ja, Gra, witam was w kolejnym odcinku z gry Valheim. Cześć panowie, robię odcinek w ogóle z tego. Hej. Cześć Krzysztofie. Dobra, zrobimy sobie nagolennicę z brązu. Dobra, wyrzućmy to. Zrobię sobie... Co ja zrobiłem? Nagolennicę z brązu, więc teraz ćwiekowaną zbroję. Krystian! Słucham cię. Bo ja mam przy sobie skórę jelenia, jakbyś chciał. Miałem w skrzynce dość dużo. Ja też już zdobyłem. Dobra, jak to się ubierało na prawie, to i to, dobra. Ten brąz jest naprawdę ciężki. Muzyczka gra. Dobra, myślę, że wiecie co? Będziemy sobie po prostu ten odcinek, bo to jest zapis live'a u Krystiana mniej więcej. Krystiana jest live, a ja po prostu nagrywam tak jakby swoją, jakby powiedzieć, swoją wersję, swoją perspektywę, o, tak to się nazywało. I, no i powiem tak, wam tak tyle, że nam miedzi brakuje. Mieć albo nie mieć. Wiesz co, ja jeszcze sobie zrobię coś z tego brązu i mogę iść kopać, bo wiem, gdzie jest duża miedź i to jest wcale niedaleko. Dobra, to zrzucę tu. Ja jeszcze na jednego jelenia poluję i wracam, też sobie porobię zbrójki i mogę iść kopać. Dobra, tu są kamienie, liście. Mam jakieś liście? Tu jest drewno. Drewna nie mam. O, są kości. Kości i pióra. O, pióro mamy bardzo ładnie. Te 6 bym wziął, a te kości bym zrzucił. Nasiona marchwi. Też ładnie. Zawsze to coś. Przeciążenie, jak zwykle. Hełm z brązu. Okej. Czyli wychodzi na to, że co? Byłbym ubrany już cały? Tunika, dobra. Ja bym szczerze powiedział, że zrobił polerne strola, ale chyba nie mam skóry tla. Dobra. Ile mi zostało? Toporu nie robię. Mam buławę. Czy mogę coś ulepszyć? Mogę ulepszyć buławę z brązu za 4. Ulepszymy sobie ćwiekowaną zbroję. I mogę jeszcze ulepszyć hełm. Dobra. 3 brązu mi brakło.
Okej. Krótki łuk. Ale to szczerze powiedziawszy, ja bym sobie zrobił inny łuk. Bo był ten łuk jakiś... nie krótki. Dobra, to jeszcze ubierzmy. Gdzieś tu był ten łuk. Krótki łuk? Nie. Chyba, że ulepsz? Nie, twórz. Czy ja czegoś na przykład nie podniosłem, albo coś? Pelerna ze skóry trolla, dobra. Pelerna ze skóry jelenia, krótki łuk. A ty możesz, Krystian, powiedz mi, wytworzyć ten lepszy łuk? Ten, jak on się tam nazywał? Nie mam pojęcia. Co? A ty mi huda, żadę? No ja mam zrobione już. Ten warsztat się go tworzy? No to wiem, no, że ja nie mam właśnie, ja mam łuk tylko... kompozytowy, no mogę, tylko potrzebuję tak, drewna, innego drewna i dwóch skór. Podnieś te dwa rodzaje drewna, szlachetnego drewno i twarde drewno. A, no to ja szlachetne podnosiłem, ale twardego nie podnosiłem. Powinno być trochę w skrzynce. Dobra, wymiana mapami. No szczerze powiedziawszy, ja tu nie widzę żadnego twardego drewna. Ale cię roboci. Co? Nie wiem. Strasznie cię u mnie roboci. Jak gadasz? No nie wiem, stary kanał służony. Michu, przepatrzyłem chyba wszystkie skrzynki, nie mamy twardego drewna. No to musisz iść do... Gdzie? No do czarnego lasu. No ale nie mam toporu. Ty możesz na topór. Jak to? Specjalny topór jest potrzebny do ścinania ciemnego drewna? No. Dlatego sobie ten Michu zrobił, bo tak samo bodajże brzus chyba na łąkach też się nie dało rady ścinać, z tego co pamiętam. No dobra, zrobimy sobie tutaj cięcie małe. Dużego w dziwnych majtkach i niebieskim nie goni. Troll. Biegna. Gdzie ty jesteś w ogóle? A, to nie ty. Nie no, ja wracam właśnie, bo już więcej nie zmieszczę. Tam jest Krystian. No, ale to daleko. Kaś ty posad. Na łąkach. Miedź kopacz. Mogę ten mój topór? Headshoty mają znaczenie? No. Proszę bardzo. Thank you. Mam, wiesz ile mam? Czekaj, gdzie to jest to twarde drewno? A nie, czekaj, to jest drewno zwykłe. Nie gadaj nawet.
Czekaj, to oni zmienili to, czy co? Przecież ja sosny ściąłem. Nie no, takie wysokie drzewa. Dobra, co ci drewno? To ja ci to wyrzucę, Michu. Co? Drewno, jakbyś chciał. O. Nie no, bo weszłam do czarnego lasu, bo wiesz, wiedziałem, że iglaste, ale to tak ci mówię, no, graliśmy ile? 2-3 lata temu? Człowiek trochę pozapominał. Co by tu zjeść jeszcze? Dobra, zjedzmy to mięso, no bo co? Takie wysokie. Czekajcie, jak to kurde wyglądało? No co mi wpada? Drewno. Może oni to zmienili przy aktualizacji? Szczerze powiedziawszy, to ja już nie wiem, zgłupiałem teraz. Nie idziecie mi na pomoc. Ty, to może być to. O, już nie potrzeba, dziękuję. Ach, no widzisz. A już leciałem. Już sobie poradziłem. Zabił mnie. Co ty gadasz? O. Przecież troll jest tak łatwy jak jasny. Stamina mi się za szybko kończy. No pierwszy raz walczyłem z trollem sam prywatnie. No, no dobra, no ale to jak widziałeś, że na przednie zarzędy, to trzeba było uciekać od niego. No, uciekałem, ale mi się stamina kończyła, on cały czas mnie doganiał. Zemsta będzie słodka. Nic więcej nie zmieszcza. Czy to jest twarde drewno? Drewno. Ej, no nie róbcie sobie ze mnie jaj. Ściąłem jodłę w czarnym lesie. Naraz, szkielecie. Zasrane. Tam dalej stoi. Iść ci pomóc, czy co? Jodła. Powiem ci, Michu, tak. Ścinam jodłę. No. I? I we ekwipunku mi pisze drewno. Przedtem ścinałem sosnę i też mi pisało drewno. To co daje w tym... Ale taką bardzo wysoką? Taką bardzo wysoką. Taką już sztycę. No jak to jest możliwe, że troll rozpłynął się w powietrzu? To znaczy się, jak się rozpłynął? Został w miejscu i nagle mi zniknął. Znaczy chciałem do niego dobiec, nie wiem gdzie on jest. No, widziałeś go czy nie?
No widziałem, zacząłem zakładać zbroję, zabiłem skrzeka i gościu mi zniknął. Dobra, czekaj Michu, nie, bo widzę, drzewa w lesie. Widzę jeszcze jedno drzewo bez gałęzi, to może o to chodzi. Też, no o to. Też takie wysokie. Inaczej ciekawi mnie, co tu będzie pisało na nim. Sosna. Przedtem też ścinałem sosnę. Może przydać, co to jest? Szyszka jadłonia. Ja nie mogę. Przejdę dziś, czy nie przejdę? Ostroku. Teraz wypadają nowe receptory, rzeczywiście. Ale to trzeba patrzeć. No i tak już nie wezmę więcej. Dobra. A co u nas okay. Robi trofeum Eiktyra? Wracam. W zamku? Właśnie widziałem, ale powiem wam, że nie wiem, bo na tym live'ie mnie wtedy nie było, bo Daniel za mnie grał. Więc wiem, że ubiliście go i macie moce, więc... Ale nie, czekaj, a to nie każdy dostał... A nie, no w sumie nie. Nie. Będziemy mamy łóżko chyba to. To powiem ci szczerze, Michu, że nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. A może ja zostawiłem? Bo ja zrzucałem jakieś trofeum. Ja muszę go mieć przy sobie? Nie. Nie, ono musi być na tym kręgu. Przeważnie jest tak, że wypada jedno trofeum i to trofeum wieszasz na tych ołtarzach bogów. Przez co dostajesz od nich moc. I my mamy moc, więc pytanie skąd? No jedyne wyjście, jedyne wytłumaczenie jest takie, że po prostu wypadło więcej może. No wiesz, Krystian ma ustawione razy 3. No w sumie. Dobra, jestem. W końcu. Na polu. Oddaję Michu topór. Zaraz wezmę. Rzuciłem ci. Wziąłeś? Nie mam. Tu jest pod tym. Dobra, mam. Okej, podziękował pięknie. Idę sobie spróbować zrobić ten łuk i ten, i resztę drewna odłożę gdzieś do skrzynki. A, bo ty takie zrobiłeś ten, o. Chyba wiem, po co to będzie. Po co? Myślisz o statku? Nie. Yeah. Taki tarasik, altana? Nie, do fermentowania. A, na brzęczki. O. Gdzie jest ten łuk? Jest. Dobra, jeszcze szlachetne drewno. To akurat szlachetne drewno gdzieś tu wziąłem. Tylko, że teraz jestem krucafus przeciążony. Co bym mógł tu rzucić? Mam kamienie? Nie mam.
Węgiel, ciężar 16. Czy to mnie uratuje? Nie uratuje mnie to. Oczesz rzucę. Dobra. Łuk kompozytowy. Ok. I teraz tak. Czy mogę ulepszyć? Mogę ulepszyć, ale muszę mieć znowu szlachetę drewno. Osoba zna tak, to nie, bo to będzie za dużo. Weźmy sobie 8. No teraz nie pamiętam, ile mi tu mnie to kosztowało. Ulepsz. Proszę bardzo. Mogę ulepszyć jeszcze bardziej, bo mam na to surowce. Powiem wam, panowie, że bardzo szybko się człowiek męczy w tym całym miedzianym dziadostwie. No bo jest ciężko. A masz jedzenie dobre zjedzone? Żeberka, ogon i łódko z kurczaka. Jak zjesz owoce i miód, to będziesz więcej miał energii. Ten miód mogłem sobie zjeść. Patrz po prostu, Krystian, po tym, jak ostatnio ci tłumaczyłem. Masz przy żarciu te widelczyki. Żółty widelczyk jest od kondycji. Czerwony widelczyk jest od życia, czyli HP daje ci więcej. A biały to jest a biały widelczyk to ci daje po prostu tak jakby porówno. Tyle samo życia, co kondycji. Czyli jeżeli byśmy... Ogon, a drewno? Jakie? No mówię, że masz sporo. Twarde? Właśnie. Zwykłe. Nie, zwykłego nie miałem. Zwykłe to ci wyrzuciłem tam, bo... Ja już musiałem w lesie ten. A. Ale mogę iść, bo tam jest wyżle, tam jest wyścinanego? Jasny wind. Chłopie, ja tam zrobiłem sieckę w tym lesie. Dobra, to ja pójdę. Ja idę już. Okej. Okay. A ten topór to z miedzi zrobiłeś, Michu? Z brązu. Brązu. A gdzie wam miedź zrzucać? Od razu do pieca ładować? No, albo tutaj skrzynki obok. Dobra, trochę wyzbieram tego drewna. Dobra. Na razie tak sobie to zrobimy, ale będziemy robić jeszcze porządki. Żeby nie było. Dwójeczkę sobie włączymy. Kurde. Ciekawe, czy to można... Można jodły rzeczywiście, chyba. Można jodły. No, dlatego się pomyliłem. A ja od razu wziąłem ten. No dobra, zrobimy krótkie cięcie i widzimy się, myślę, że rano. Jak pójdziemy po miedź. Chyba, że będzie jakiś ciekawy fragment. Nie, to nie moje trofeum w takim razie zostawi. Okej, okay, wróciliśmy z wyprawy, przynieśliśmy z Krystianem trochę... Trochę bym powiedział... miedzi. Przepala się już w piecach. I myślę, że tutaj gdzieś skorzystam i zrobię farmę w tym miejscu. Zasiejemy tutaj marchewkę. Mam marchewki dość sporo, więc... A znając mnie po prostu jak dawniej dbałem właśnie o... Dobra, zjemy sobie dżemik. Dostałem od
pandy, chociaż ja też miałem trochę tych jagód. Dobra. Myślę, że takie pole wystarczy. Można powiedzieć. Dobra, kujeczka. I teraz tak. Michowi do skrzynki odłożymy grabie. Gdzieś tu był. Gdzieś tu były nasiona. Gdzieś tu widziałem nasiona marchwi. Starożytne nasiona. Czy to coś robiło? Dobra. Tam. Jakieś potworki słyszałem tutaj w okolicy. Ja zabiłem jednego szarzełka, ale to nie wiem, czy to o tego potworka ci chodziło? Możliwe, możliwe. Nie, bo słyszałem po prostu coś w pobliżu. 8. Aha, czyli ja muszę chyba mieć te grabie ze sobą? Dobra, jaki plan, panowie, mniej więcej? To ogólnie samowolka. Ja robię farmę. Ja co mogę robić? Idę się napieprzać do lasu z kimś. No wiesz co, no... Nie wiem, możesz ścinać drzewo. Czy zwykłe drewno znosić? No, na pewno na węgiel się przyda, bo potem cały czas będziemy przetapiać surowce. Poprawiaj. Idziemy, bo gdzieś tu Michu podobno podpłynął. O, proszę bardzo, jest pan Michu. Czy tu jest gdzieś jakieś coś, czy coś, gdzieś coś klikam i to się zaczyna ten ładunek? Muszę wskoczyć no, na łódkę. No, jest taka skrzynka. Jest skrzynka na... centralnie pode mną, Krystian, jest taka, musisz najechać kursorem, masz storage. Co prawda tylko 4 sloty, ale weźmiemy dużo więcej niż jakbyśmy szli sami, nie?
To nie wiem, coś mi się zdaje, że tu przy wodzie chyba nie będzie zakopanej miedzi tak głęboko. Gdzie jest statek? Jak gdzie jest statek? No był przy tym. Nie ma statku. Tu musisz lecieć. Tu jest. Jest? Jest. Dobra. Się wystraszyłem. Teraz na spokojnie można dźgać się wytrzepać. Jak już się znalazł. A cynę mamy jeszcze mi hucznie za bardzo. No tutaj jest właśnie problem z tym, że tu jest... Mało jest tego czarnego lasu, bo zaraz się tutaj łąki już zaczynają. A nie, jednak się trochę ciągnie do głąb. A my już mamy tej miedzi. A tu jest jeszcze, o kruca fuks! Jeszcze bryłko... Kilow zaczyna kończyć. Jeszcze bryłką odkryłem. Dobrze, mi się skończył. I tyle. No, mi też. O, zrzucam miedź do statku i biegnę do domku się naprawić. Czekaj, że... No to zrób tutaj po prostu. Warsztat. Warsztat? No, no tak. Zrobimy warsztat, nie zadaszenie głupie. I pyk, pyk, pyk. Nie macie z brązu, kilofów? Ja mam tylko. No ja nie robiłem, bo mi brakło brązu. Ja też nie robiłem. Dobra, ja wracam statkiem. Dobra. Dobra, chami. Dwa drewna. Dosłownie dwa od rana mi brakło. Czemu nie właściwe umieszczenie, bo nie rozumiem tego.
zasadzie tak. Czyli tak, kamień wypieprzą, drewno wypieprzą. Oczy szarła się przydadzą. Taki słaby wiatr jest, że szybciej stoi niż płynę. A, to zwinisz ogiel. Szybciej stoję niż płynę. No, S. Dwa razy kliknij, żebyś miał tylko jedną strzałkę do przodu, kiedy wiosłujesz. O. No zapomniało się mi, bo nie? Jak dawniej pływać. Trochę tak. Oj, powiem ci, że ja też wracam tak do Valheima już po tych dwóch, trzech latach, także coś pamiętam, ale gdzieś tam, wiem, że gdzieś i tam dzwoniło, ale nie wiadomo w tym kościele. No. A coś jeszcze jakąś mieć? Szukam. Ja wszystko ukopałem. Szukam, powiem ci, okopuję tu jeszcze, gdzie znalazłem tą bryłkę przedtem. Ale nie widzę, bo tak to ona by się ciągła pod ziemię. Nie widzę tu nigdzie, żeby coś pisało jeszcze ten ruda miedzi. A, ale czekaj. No nie, myślałem, że to cyna by się świeciło. Myślałem, że jeszcze cyna wezmę. Dobra, to ode mnie będziecie mieć taki po prostu skrót, co się działo na live u Krystiana. Z mojej perspektywy. Dobra, wracamy. Po bardzo długiej wyprawie. Och, tu co pusto to jest. Jasny gwint. Dzień dobry. Aktualizowaliście? Ja tak. Dobra, ja też. Dałem wam swój. Nie jeszcze. O, króca fuks. Krystian, powiem ci. No wyprawa, powiem ci galanta. To było daleko. Dobra, mięso mam. Krótca, ci już tu upchali grzyby, mięso, wszystko. O, widzę, że oni też nie poznawali. Co to za katedra? Ja pierdziu, jaka stodoła. To jest... Na wypas. Chałupa pandy pewnie na portale. Idę zobaczyć. No wypaśne to jest. Panda, mogę ci coś powiedzieć? Chodźcie spać, panowie, w międzyczasie. Wow. O, to prawda. Wow. No góral, idziesz spać? Czy już wszyscy poszli spać? No właśnie, aha. Ja doleciałem do łóżka i sobie myślę, nie wiem, czy nie mogę spać z pochodnią, czy kiciu. Dzień 22. Myśmy całą noc lecieli. Zdzisiek, głęboka
A ten co? Znaczy głęboka rzeka. A ten młodszy kuje. To nie oka. To Dunajec. Tamten wchodzi do rzeki. Wchodzi z drugiej strony, prawie się utopił. Ja ci kurde dam do jajec. Dobra, dobra. Tam? No może być. No na razie i tak musisz to opłynąć, bo tu masz, tu są łąki. Tu gdzie ci teraz pingam. Więc musisz płynąć gdzieś w tą stronę. Dobra. No powiem ci, Krystian, że rowerek w Sankelandzie chyba szybciej płynął. A możliwe. Na pewno płetwy szybciej pływały. No taka. A znowu aktualizacja wyszła do Sankelanda. Nie wiem, czy teraz nieoficjalna, czy jeszcze coś dołożyli. Tak? Nie widziałem. No, ostatnio mi się aktualizowało. Co, będzie się znowu kiedyś spotkać? Ty, czekaj. A nie, bo to jest chyba ten... Ty tu płynąłeś do nas? Bo tutaj przed nami widzę też jakiś czarny las. Ja nic nie widzę. I nie ładuję tak daleko. Tak, to jest, widzę. To jest to, no. Ty, wiesz co, my chyba... Chyba będziesz musiał skręcić. W lewo. Mi. W tą stronę. W lewo? Tak, bo mi się wydaje, że tam jest chyba to jest takie jakby jeziorko. Tam chyba nie ma przejazdu. Także wybieramy się na poszukiwanie miedzi i cyny. Więc zobaczymy się może za jakiś czas. No dobra, co mam wam powiedzieć? Popłynęliśmy tam, czarny las. 7 szarłów, troll. Szarzeł czarownik. Zginąłem. Teraz czekam, bo będę musiał albo czekać na Micha, albo wziąć se statek. Dopłynąć po swoje rzeczy, a oni się tam biją. Dobra. No, jak będziemy wracać. Dobra, tutaj muszę pochwalić pandę. A ty ten portal ich zniszczyłeś? Panda, tak. Tutaj teraz pokazuje na odcinku, jak wygląda twoja piękna szopa. Ogok. Patrzcie się, jak to wygląda. Gościu ma po prostu talent, nie? Jak to tak to wygląda? Bardzo wielka szopa, w której będziemy mieć prawdopodobnie portale. Więc rozbudowujemy się, jak widzicie. Tu mamy dom, który zbudował Michu. Tu piece, tu jestem. Ja tam zrobiłem farmę z marchwią. Marchew podnieś. Nie wiem, czy wyrosła, nie wyrosła, teraz ciemno. No dobra, co? Czekam, bo okazuje się, że chłopaki wracają statkiem. Może nie wracają? Nie wiem. I znalazłem lokalizację starca. Proszę bardzo. Pingnę wam na mapie, gdzie ona jest. Tam gdzie ty?
Michuś się nie rusza. Teraz się jakoś dziwnie przesuwa. I co, płyniecie czy nie? Czekaj. A nie wywaliło z czatu?